Cryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Cryptomasters. Cóż tu się dzieje na rynkach? Czerwono, krew, ból, wszystko, wszystko padło. Zobaczcie jak czerwono. W top 50 to nic nawet nie ma zielonego, a od 51 do 100 jest parę zielonych, ale tak minimalnie zielonych. W związku z czym wygląda to tragicznie, tylko dropil daje radę, czymkolwiek jest dropil. Tak czy inaczej, sytuacja dramatyczna, market cap spadł do 292 miliardów dolarów, a to wszystko praktycznie w jedną dobę. Jak to się stało, dlaczego tak się stało, na to pytanie postaram się Wam dzisiaj odpowiedzieć. No i nie byłbym sobą, gdybym nie przypomniał, że raz w tygodniu prowadzę webinar, podczas którego analizuję aktualną sytuację rynkową, czyli tłumaczę, jakie są newsy, te dobre i te niedobre i jak z tego wybrnąć, jak na to zareagować i jak inwestować. Link do tego webinaru znajdziecie pod tym nagraniem, ogólnie to jest cryptomasters.pl/webinar. I tyle, także możecie się na to zapisać. No i dobra, jedziemy z tym. Jest czerwono, za chwilę będzie informacja na pewno już na niektórych portalach albo w telewizji, że Bitcoin się skończył, że dramat, że tragedia po prostu. Dla niektórych to będzie odkrycie takie, że kryptowaluty też spadają, a nie idą do góry, albo że mają wahania cen. No bo jakby sam fakt, że spadło, no to już dla wielu to jest szok. Czyli jak to mogło tyle spaść w ciągu doby? Jakby tyle urosło w ciągu doby, to by było spoko. Ale jak spadło, to tragiczna sprawa. Jest kilka możliwości, dlaczego wygląda to tak niekorzystnie. Pierwsza rzecz to jest amerykańska Commodity Futures Trading Commission, czyli komisja, która zajmuje się mniej więcej pilnowaniem tego, co się dzieje w kryptowalutach, znaczy nie tylko, ale w ogóle na giełdach, tego, czy to jest zgodne z zasadami i tak dalej. No, jedna z tych tysięcy komisji, które przychodzą i szukają dziury w całym, no, czasem w sumie znajdują, więc może niektóre z tych instytucji nawet są przydatne. Tak czy inaczej, ta oto komisja stwierdziła, że pójdzie do czterech największych kryptogiełd i zażąda danych. Po prostu zażąda danych, chce się dowiedzieć, jak one działają, jak, co tam, jak tam u Was, cześć, jesteśmy z komisji, opowiedzcie nam, jak to tutaj wszystko się dzieje u Was. Te giełdy to Bitstamp, Coinbase, Itbit i Kraken. Także bardzo duże giełdy. No nie ma tu Binance'a na przykład, nie ma Bittrexa. Natomiast są inne. Nie ma oczywiście Poloniexa, bo Poloniex jest zarządzany przez grupę Goldman Sachs, więc wiadomo, że takich giełd się nie sprawdza, jak nie trzeba, bo to są swojaki. Tak czy inaczej, no, ludzie się przerazili i panika na rynku. Oczywiście to jest jedno z założeń, że to właśnie przez to, że tak duże giełdy dostały jakby, no, jest sprawdzane, czy nie są one manipulowane, czy nie ma tam wałków i tak dalej. I nie wiadomo, co z tego wyjdzie tak naprawdę, ponieważ, no, tak mówiąc między wierszami, to podejrzewam, że w 80% giełd jakieś wałki są i coś się tam nie zgadza. No, skąd to wiem? Nie wiem, ale naturę ludzką znam, chociaż trochę. Z punktu widzenia psychologicznego, no jak tak zarządzasz taką giełdą i wiesz, co się będzie działo na przykład, albo masz wpływ na kursy, albo masz dostęp do softu, czyli możesz sobie ustawić jakieś zlecenia fikcyjne po to, żeby podbić cenę, albo ją zbić, albo żeby samemu się obkupić i zarobić na tym dodatkowy milion czy dwa miesięcznie, a może i 10, no to cóż, no to tak myślę właśnie, że na 10 osób 8 to bardzo chętnie z takich możliwości i luk skorzysta, zwłaszcza, że nikt się nigdy nie dowie. No ale właśnie, to się niedługo okaże, czy się nikt nigdy nie dowie. Natomiast to, co jest ciekawe, w międzyczasie też tak zwanym się okazało, że południowo-koreańską giełdę CoinRail okradziono. Kolejny wielki atak hakerski. Giełda nie jest duża, można powiedzieć, 2,5 miliona dolarów wolumenu, natomiast tutaj nie mamy tej informacji w tym artykule na Cointelegraph, natomiast szacuje się, że wykradziono 40 milionów dolarów. Co to oznacza? Uważam, że dla rynku niespecjalnie coś to oznacza, bo to jest 99. największa giełda, także nie jakaś mega duża, a ponadto tych kradzieży, one są regularnie, po prostu kradzieże z giełd to jest standardowa procedura, także wątpię, żeby ludzie się tak tutaj, nie wiem, zesrali ze strachu, że nagle wszyscy wychodzą z kryptowalut.
Nie sądzę. Także raczej nie o to chodzi. Na pewno nie może moim zdaniem to być rozwiązaniem problemu, czemu Bitcoin spadł aż o $1000, bo to jest jednak duży spadek, więc uważam, że kradzież na giełdzie jakiejś mniejszej to nie jest ten powód. Dużo bardziej prawdopodobny jest oczywiście ten powód z tą instytucją CFTC, która sprawdza te cztery duże giełdy i patrzy, co tam się dzieje, szukając opcji manipulacyjnych i jakichś dowodów. Natomiast co jest ciekawe, jeszcze tylko może do tego CoinRaila przypomnę, bo ja wiem, że niektórzy to mnie nie lubią za to, że ja przypominam o ryzyku tak często, no ale ryzyko jest i trzeba o nim przypominać, więc przypominam, że nikt, kto trzymał środki na CoinRail nie powinien teraz płakać, że ich nie ma, no bo każdy to wie, kto siedzi w kryptowalutach choćby od 3 dni, że środków na giełdach się nie trzyma. Tylko tyle trzymasz na giełdzie, ile musisz, jak jesteś traderem. Czyli jeżeli jesteś traderem, grasz faktycznie na tej giełdzie, no to trzymaj tam tyle, ile musisz i ani grosza więcej. Całą resztę sobie wyprowadzaj z giełdy i trzymaj na innych portfelach. Natomiast jeżeli nie jesteś traderem, no to w zasadzie w ogóle nie bardzo jest po co trzymać środki na giełdach, tylko je się tam kupuje, wyprowadza do portfela zewnętrznego i tyle. To jest kwestia bezpieczeństwa. Zawsze jak trzymasz u kogoś na portfelu, to on ma hasła do twojego portfela, klucze prywatne. W związku z czym jak zniknie z kasą, to się z nią pożegnasz na zawsze. Czy to będzie nieuczciwy właściciel giełdy, czy po prostu hakerzy. Nikogo to nie będzie interesowało. Środki przepadną, więc no, można powiedzieć, że tutaj $40 milionów to była strata inwestorów na własne żądanie. Znaczy, czy strata to się jeszcze okaże, bo giełda CoinRail twierdzi, że zablokowała środki, ten atak i no zobaczymy, co się tego jeszcze wykluje. Niemniej jednak warto przypomnieć, że środki należy wyprowadzać. Co jest ciekawe, przedsiębiorca, fan Bitcoina Alistair Milne, czy Milne, zrobił ankietę na Twitterze, myślę bardzo fajną. Czemu jest ten dołek? O co tutaj chodzi? Czemu tak spadło? No i 9% zagłosowało, że to właśnie przez tą kradzież na giełdzie CoinRail. 10% zagłosowało, że to przez to, że no, te giełdy cztery duże są sprawdzane przez instytucję zewnętrzną. 31% zagłosowało, że to jest koniec krypto. Podejrzewam, że większość z tych osób robi to sobie na jaja. Taki głos. No a na pewno jest też paru Januszy, którzy jak zobaczyli czerwone na rynku, to są w szoku, że rynek ma swoje cykle. Jak to jest, że czasem jest dół? Wow, szok. Ale ja już to widzę. Już na dniach tylko czekać, jak będą artykuły i filmiki się pojawiały, że no, to jest koniec już. To już nie ma nadziei. To trudno. A każdy, kto wam mówi, jak ten wieczorek, że rynek ma swoje cykle i że po wzrostach może być korekta i potem może być dalej wzrost, to są naganiacze, oszuści, kłamcy, manipulatorzy, bo oni chcą, żebyście wierzyli w kryptowaluty, bo chcą po prostu. Ale 31% stwierdziła, że kryptowaluty już po nich. Ale myślę, że najbardziej prawdopodobna, i sam bym na to zagłosował, najbardziej prawdopodobna opcja, 50%, aż co drugi ekspert od kryptowalut w internecie zagłosował, że to wina obcych. I tak sobie myślę, że coś w tym jest, że to naprawdę, to może tak być. Ja wam tu mówię, dzisiaj tak między nami, nikt nie słucha. Myślę, że ten dół na kryptowalutach dzisiejszy czy wczorajszy to jest powód, to jest efekt działania obcych. Ja myślę, że oni gdzieś przylecieli, włamali się na giełdy, pozmieniali ceny, poklikali, to na pewno przez to. A tym wnioskiem chcę was doprowadzić do konkluzji takiej ostatecznej, że to odpowiedź na pytanie, czemu Bitcoin spadł, w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. W zasadzie może jedyna słuszna odpowiedź to jest spadł, bo jest kryptowalutą. A kryptowaluty raz spadają, raz rosną i robią to zdecydowanie gwałtowniej niż akcje, obligacje czy różne inne rzeczy. To jest świat kryptowalut, witam was w nim. I tyle. Jak ci się ten świat nie podoba, to zawsze można wybrać inną bańkę. Uciec z kryptofatamorgany. Natomiast świat kryptowalut jest przecież
płynny, bardzo dynamiczny i nic dziwnego, że Bitcoin sobie spadnie o tysiaka. Tak samo jak nic dziwnego nie będzie, jak innego dnia urośnie o tysiaka albo i dwa. Zobaczcie sobie wykresy, jak szybko cały market urósł ze 100 na przykład miliardów dolarów na 850 w zeszłym roku. Zobaczcie, jak to się szybko wydarzyło, niedorzecznie szybko, abstrakcyjnie szybko. My dzisiaj płaczemy, że rynek to jest 292 miliardy dolarów, to zobaczcie sobie, jak on wyglądał rok temu, zaledwie rok temu. Jak szybko standardy rosną. Tak więc pamiętajcie, jak to śpiewali Taco na Fide, u Ciebie wahania kryptowaluty. Więc to jest dokładnie to. Jesteśmy w kryptowalutach, przylatują czasem obcy i są wahania. Tyle. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych nagraniach na YouTubie i w webinarze z analizą sytuacji rynkowej. Miłego czerwonego dnia. Mam nadzieję, że masz jakieś środki, żeby skorzystać z obecnych promocji. Zawsze pewnie jest parę projektów, które mają teraz przystępną cenę, a pozwolą dzięki temu jeszcze lepiej zarobić w przyszłości. Miłego, cześć!